Cześć! Jeżeli znacie jakąkolwiek reklamę jogurtu, to na pewno kojarzycie też reklamę Bakomy. Ale nie chodzi mi o tą irytującą do granic możliwości reklamę Uwaga dzieci, Bakuś leci, ani też o reklamę Bakoma 7 zbóż, Bakoma 7 zbóż men, Bakoma 7 zbóż dog, Bakoma 7 zbóż ksiądz, Bakoma 7 zbóż do jedzenia łyżeczką. Jogurt specjalnie stworzony do jedzenia łyżeczką. Nie, tym razem chodzi mi o reklamę tego jogurtu. Na pewno ją znacie. Spójrz, zwykły jogurt naturalny spływa, cieknie i odbiera potrawom ładny wygląd, a tobie apetyt. Użyj jogurtu idealnego do kuchni. Bakoma, jogurt naturalny gęsty. Rozpoznasz go po gęstości. Bakoma naturalny gęsty. Idealny do kuchni. Odkryj więcej. Niewiele ostatnio pojawia się reklam, które w tak idealny sposób nadają się do sprawdzenia właśnie przeze mnie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o to. Chcecie to zobaczyć? Ja wiem, że chcecie. A żeby było śmieszniej i przede wszystkim, żeby nie narobić bałaganu, zrobimy to na dworze. A pomoże mi w tym nikt inny jak moja niezastąpiona asystentka Monia. Jogurt Bakoma naturalny gęsty, ujęcie pierwsze. Nic się nie dzieje, klepiesz? Cholera, nic się nie... Cholera, gęsty! Stwierdzam, że gęsty. Jogurt Bakoma naturalny gęsty, ujęcie drugie. Słabo. Jogurt Bakoma naturalny gęsty, ujęcie trzecie. I ostatnie. Cięcie. Jak widzieliśmy, test przebiegł całkiem pomyślnie. Jogurt jest naprawdę zajebiście gęsty, a moja skóra gładsza i bardziej odżywiona niż kiedykolwiek wcześniej. A już w najbliższy piątek, konfrontacja lateksowa. Jak widzicie, zakupiłem tutaj towaru za prawie 50 zł. Sprawdzimy, który jest bardziej wytrzymały. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.